Witam serdecznie Was na YouTubie. Zaczynamy pierwszy dzień, pierwszy mecz Nation Wars, turnieju narodów. Chodźmy więc już, do gry. Drodzy widzowie, panie i panowie, rozpoczynamy. Hiszpania kontra Rosja. Po stronie prawej, w kolorze niebieskim, reprezentant Hiszpanii Alastor z teamu Vega. Jak widzicie, Spain. Pięknie to wygląda. To jest przerobione logo Nation Wars, mapa Habitation Station. Jakby ktoś jeszcze tego nie zauważył, po stronie drugiej, w kolorze czerwonym, Roxy Titan. No proszę bardzo, na czerwono. Graficy tutaj powinni dostać medal jakiś za przerabianie tego logo na flagi. Coś po prostu pięknego i możemy się od razu też z naszymi tymi graczami lepiej. No może o tym teraz, może teraz nie do końca, mamy Rosję i Hiszpanię. No ale dobrze, pierwszy mecz best of 5 do 4. Do 3 wygranych, innymi słowy, system all kill, czyli kto wygrywa, zostaje dalej. I tak gra, proszę bardzo, mamy napisane dokładnie Nation Wars by O-Gaming, grupa A, Hiszpania kontra Rosja. Jakby ktoś jeszcze tego jakimś dziwnym trafem i cudem nie zauważył. Dla osób, które są na streamie, informacja podstawowa, przede wszystkim mamy 5-minutowe opóźnienie, co jest dla mnie bardzo smutne, dla osób na YouTubie nie, ale dla mnie to jest smutne, że nie mogę z Wami, drodzy widzowie, tutaj rozmawiać, gdyż, no jak wszyscy doskonale wiemy, jak to jest 5 minut opóźnienia, to co najwyżej na czat mogę wskoczyć sobie na chwilę tylko. I to było tyle. Zobaczmy jednak, co się tutaj ciekawego dzieje. No dzieje się bardzo dużo, bo ten próbuje zrobić postawić Forge'a, jest haczerka postawiona przez Alastora, więc pierwsza dziwna zagrywka, proby już walczą z tym wszystkim. Dlaczego ja tak uważam, proby walczyły z haczerką i spróbowały ją zniszczyć jak najszybciej? Raz, żeby creep się nie rozprzestrzenił, dwa, żeby Queen się nie pojawił, bo jeżeli Queen się pojawi i postawi Cryptumera, to może być duży problem, ekspansja będzie przyblokowana. Więc dajemy te działo, trzeba to spróbować zniszczyć, jest już spawning pool. No i co wykombinuje tutaj Alastor? Będzie zmuszony pozbyć się tego, bo wydaje mi się, że się nie wyrobi. Jeszcze ta jedna próba powinna walczyć. Chce walczyć biedna, ale nie ma takiej możliwości. I no cóż, Hiszpania koło Rosji. No niech takie rzeczy będą. Mamy więc wojnę hiszpańsko-rosyjską na granicy. I skończyła się robić haczerka. Creep się rozprzestrzenił, a to oznacza mniej więcej tyle, że będzie ekspansja jeszcze opóźniona. Alastor postanowił zaszaleć i przejąć ekspansję w złocie. W międzyczasie tu jest pylon ustawiany, żeby był jakiś cannon rush, ale 6 lingów w produkcji, tylko jest inny numer. Nie wiem, czy lingi zdążą dobiec tam na czas, więc wymieniają się tutaj. No jak już mówiłem, ekspansja jest teraz mocno przyblokowana dla gracza rosyjskiego. Dwa działa, jeszcze jeden pylon tu się przyda, więc nie ma tak dobrze. Wojna podjazdowa na dzień dobry. Ciekawie to wszystko wygląda. Na dzień dobry. No i teraz cóż, proba i gdzieś tam sobie jedzie. Skończą się robić te działa? Wydaje mi się, że tutaj może być mały problem, bo jedno może być zagryzione, czy też nie. No jedno może oberwać, ale nie zostanie zniszczone. Zmuszony tutaj Alastor do wycofania się. No chyba będzie zmuszony też do tego, aby pozbyć się tej ekspansji. Innego wyjścia nie widzę, więc ekspa przyblokowana. Tylko, że ta na to też trochę więcej, chociaż tyle samo kosztowało, co jego przeciwnika mniej więcej. Na pewno jest ciekawie, jaka będzie tutaj decyzja ze strony Titana. Podwójny gaz przejęty, jeszcze creep nie znikł i dopiero w tym momencie można ekspansję przejmować. No na pewno nie będzie mógł teraz Alastor przejąć złotej ekspy, to jest przyblokowane na pewien czas, aż będzie miał większą ilość lingów, jakieś roacze, coś w tym stylu. Innego wyjścia tutaj oczywiście nie widzę. Gateway jest, Cybernetic Core jest, działo. No i ciekawa sytuacja, double expansion Alastora z tego względu, że podejrzewa, że skoro tutaj poszedł pylon, poszły działa, nie ma możliwości, żeby jakaś wczesna agresja się pojawiła, co najwyżej jakiś zelot plus jeden do ataku w przygotowaniu. Dobra, więc chwilę spokoju tak naprawdę teraz będziemy mieli, nic złego tutaj nie powinno się chyba wydarzyć. Speed na lingach. Habitation Station, bardzo fajna mapa, która pozwala no właśnie na różnego rodzaju dziwne, bym powiedział, zagrywki. O tak. Ale o czym tutaj tak swoją drogą myślał Alastor, stawiając tą expę? Może, nie wiem, czy jak on stawał expę, czy już był tutaj u dołu pylon, czy go nie było. Może myślał, że będzie po prostu pylon one gate core expand na przykład. I to by bardzo mocno przyblokowało przejęcie expy.
Roach Warren w przygotowaniu. Na razie mamy jeden gaz tylko i wyłącznie. Bardziej mi te Roach Warren będzie teraz pasowało na jakieś defensywne niż ofensywne. Chociaż, kto wie, 31 do 30 parę larw tutaj już jest odłożonych. Alastor ma możliwość produkcji jednostek, coraz więcej tych larw, ale dobra, już zaczyna też drony produkować. Chociaż też widzimy 7 larw. Cały czas czeka, na coś chce je ewidentnie wydać. Chyba to pójdzie jednak na pierwszy oddział Roachy, no ale właśnie, one będą potrzebne do obrony, bo nie wiem, czy agresja byłaby wskazana w momencie, w którym Protoss może mieć Mothership Core i Photon Overcharge. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Metabolic Boost, brakuje jeszcze 10 sekund, żeby był gotowy. To jest właśnie wersja GameCard Lite mapy, gdzie takie właśnie ciekawostki się pojawiają. No i dobrze. Będzie się przykryła ta agresja. Widzę, że Stargate ze strony Titana, więc to będzie na zasadzie trochę tutaj, powiedzmy sobie, postraszyć. No i trzeba będzie latać. Mamy tą szóstkę, siódemkę łącznie. Będzie on, dobra, będzie 10 rączy prawie, że na polu bitwy. Za chwilę to policzymy sobie dokładnie. Jeszcze Mothership Core może chwilę postać, coś się tym lingami zająć, no ale agresja ewidentnie będzie nieudana. No i ile tego jest? Jest szóstka rączy, 7 lingów, kolejne rączy się pojawiają. Alastor właśnie jest przyblokowany, gdzieś musiał Overlorda stracić. Feniks jakiś się nim zajął, Void nie wiem, gdzie to podleciało, no w każdym razie gdzieś podleciało i było nieprzyjemnie. Dobra decyzja, że jest Void, trzeba się jakoś bronić przed tymi roachami, jako że nie ma na razie hydr, nie ma możliwości, aby były hydry, to Voidy to będą wręcz idealne. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, no CZ-y powinny już się tutaj chyba z lekka ewakuować. Jest Stargate, jest Void, tylko ja nie wiem, czy ta ekspansja się utrzyma, szczerze powiedziawszy, może być nieprzyjemnie. Odpalony Prismatic Alignment, dzięki temu jednostki opancerzone, no cóż, więcej obrażeń dostają, no pozbywam się tego, no nie obroni. I pozbywa się 300 minerałów, wróciło do banku, setka poszła na obsługę długu. Trzeba przyjąć XP jeszcze raz. Więc ekspansja opóźniona to zawsze boli, a tego wszystkiego będzie bolało, jeżeli straci Sentry, Force Field zarzucone, więc dobrze, Sentry się uratowało, ekspansja jest, no ale późno. Jest oczywiście późno, to wszystko, całe te wszelkiego rodzaju timingi, jakie, jeżeli jakieś gdzieś tutaj były, właśnie zostały tutaj zmienione i przesunięte. Dobrze, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Hydralis Den, co wcale mnie oczywiście nie dziwi. Roach Hydra na dzień dobry, strony Alastora. No on ma dobrą sytuację ekonomiczną, tu nie ma co ukrywać tego. 62 harwestery do 49, 3 bazy do 2. No i jeżeli tutaj udałoby się mu wygrać pierwszy mecz dla Hiszpanii, to duży plus oczywiście byłby. Oracle zaczyna z lekka sobie tutaj karasować, chce coś wykombinować. A u dołu jest już agresja Void oraz Zety. Queen się został zablokowany. No i wygląda na to, że ekspansja ma przechlapane. Uda się ją zniszczyć. Plus jeden do obrony dla jednostek naziemnych. Tutaj Roachy są, hydry są produkowane, ale wygląda na to, że ekspansja padnie. Więc jak spadnie, przydałoby się wtedy od razu ewakuować i uciec. Niech ten Void już w tym momencie ucieka. Jeszcze tylko zostały 2-3 strzały. No jeżeli ekspansja... Dobrze jest. No i teraz zbieramy armię i uciekamy, więc cały czas walka. Nikt się tutaj nie poddaje. Klip jest rozprzestrzeniany. No i świetne wyjście Titana. On zawsze... On lubił grać agresywnie, mimo iż nie, w Wings of Liberty nie olinował, ale grywał agresywnie. Co ze złotą expo? No cóż, Titan widzi doskonale, że tutaj hydry się pojawiają. Będzie to czyszczone. Nie ma chyba innego wyjścia. Hiszpan jak przejąć teraz złoto i musi zaryzykować, czyli przybliżyć się do swojego przeciwnika, no i musi uważać, żeby nie dostał niechcąco tempestów po twarzy, bo jak widzimy, kolejne Stargate'y są produkowane. Jeżeli byłyby tutaj tempesty, ja byłbym w niebo wzięty. Naprawdę byłbym w niebo wzięty, coś takiego się pojawiło. Jeszcze 2-3 słowa na temat ogólnie tej imprezy, jeżeli chodzi o pulę nagród. Nie mamy, nikt tutaj nie szaleje, jest to raptem 6000 euro, tylko to jest cała pula nagród. 3000 euro dla zwycięskiego teamu, czyli po 1000 euro na głowę gracza. No ale to jest pierwsza impreza, były jakieś tam lekkie wpadki, w szczególności jeżeli chodzi o głosowanie. W Polsce nie wszyscy byli zadowoleni z wyboru polskiej sceny, nie tylko polskiej sceny, bo i z zagranicy oczywiście osoby mogły głosować, ale uwierzcie mi, to jest nic, biorąc pod uwagę, jaka była drama w Szwecji z Naniłą. Oczywiście o tym teraz nie będziemy mówili. Ważne, że impreza jest. Może jeżeli ta impreza wyjdzie, następna będzie przygotowywana, ale wtedy, to już tak rozmawiałem prywatnie z organizatorami, będą musieli o jakichś turniejach kwalifikacyjnych dla danych graczy. Speed na zlotach.
Charge w idealnym wręcz momencie, będzie coraz więcej tych Hydr, Templars Archive, no tej Force Fieldy by się przydały, nie wiem, czy trochę za mała ta armia nie jest, chociaż coraz więcej Zetów, ile tego wszystkiego mamy, 23 Hydralicki, 16 Zetów, Force Fieldy by się na pewno przydały i to mocno, ta armia się zbliża, jeżeli da radę utrzymać się tutaj Titan, no właśnie trzymał i dopiero za chwilę będą się miał tutaj pojawić, Photon Overcharge odpalony, ale jak wyskoczy jeszcze trójka Voidów, będzie o wiele sympatyczniej dla gracza z Rosji. Co nie zmienia faktu, że cały czas jednak 23 Hydry, które ten DPS mają. Zobaczymy, co Zety wykombinują. Przydałoby się gdzieś tam chyba z tyłu Force Fieldy, żeby podzielić tą armię i przytrzymać. Dronki już zaczynają wydobywać ze złota. 57 do 70. Jeżeli ten atak Alosora się teraz nie powiedzie, będzie mu ciężko. Nie wiem, czy on w ogóle będzie próbował cokolwiek robić. Queeny się pojawiły ze świetnym pomysłem na te Voidy, bo będą transfuzje. Gdzieś tam cofa się Titan. Jest już pierwsza szarża. Zety rzuciły się naprzód, czy będzie to wystarczająca armia. Z tyłu dwa Archony próbują atakować. Dobrze, ale Zetów żadnych nie ma z przodu. Za to Voidy próbują przypiec. Wszystkie Hydry, Zety się nowe pojawiają. Cztery Queeny z tyłu się trzymają. Voidów jest dużo. Ładne, te mikro ucieka tymi gorzej trzymającymi się Voidami. Byłoby fajnie, gdyby Mother szybko nie został zniszczony. Niestety padł już. Zety z przodu powstrzymują tutaj jeszcze Roach'e. Ale to nie jest żaden problem, bo właśnie cała armia została zniszczona i powietrzna flotylla Titana odgoniła hiszpańską agresję. Nikt się tego nie spodziewał. Niczym hiszpańskim. Dobra, nie będę hiszpańskiej inkwizji tutaj pokazywał. No dobra, więc i Nation Wars, proszę bardzo, logo imprezy. Voidy? No cóż, trzeba szanować Voidy. Respect the Voids. Nauczyliśmy się tego ostatnio podczas Proligi. Nie wiem, czy oglądaliście, ale Voidy się szanuje. Plus 3 do ataku do jednostek naziemnych. Tutaj będą oczywiście Zealot, Archon oraz Voidray. Ja mimo wszystko bardzo bym chciał zobaczyć Tempesty, chociaż to się Titanowi nie opłaca w żaden sposób. Wystarczy, że będzie robił dalej te Voidy, High Templary, Psionic Storm. O, właśnie to jest przygotowane. No i do tego jeszcze Archony. Nic więcej tutaj tak naprawdę nie potrzeba do szczęścia i radości. Dobra, plus 3 do ataku dopiero jest chronobustowany. Trochę to potrwa, oczywiście złota ekspansja ładnie tutaj zadziała. Co zrobił to Oracle? 16 zabitych jednostek łącznie ze strony Oracle, 14 robotników łącznie, więc bardzo ładna akcja. Queen się tutaj nie pojawił na czas, a nawet jak się pojawił, to i tak widzieliśmy, że tutaj jest możliwość ucieczki. No i bitwa na dole. Hiszpan ma naprawdę problemy. Psionic Storm jeszcze nie jest gotowe. Zety nie mogą się poruszyć z całą tą armią. Queeny z tyłu, trzeba transfuzję rzucić teraz. Queeny z przodu, bo mają jednak więcej trochę tego życia. 185, a nie jest 70, ale to jest bez znaczenia. Za dużo jest tych Voidów i Roxy's Titan wygrywa pierwszy mecz dla Rosji.